ABS modę. Okej. O, jak fajnie mruczy. Dobra. O, jak fajnie bez ABS-y rzuca motorem. Opa! Jak na rowerze. Dobra. Pojedziemy sobie tutaj. Jako, że ostatnio na pewnie klubie motocyklowej ktoś napisał, że ma zajebistego disloka i nie ma problemu, jeśli chodzi o kradzież tego motocykla. No to teraz tak sobie myślę, w sumie to mam zajebistego disloka i może pokazałbym, o co chodzi, jeśli chodzi o disloki. Tak się zastanawiałem, jakby to zrobić, żeby pokazać. To mam Kovix model KD6 z jakimś tam śmiesznym kluczykiem. On tam ma jakiś tam śmieszny alarm swój. Jak w niego uderzysz, to zacznie drzeć ryja. O, teraz jest zabezpieczony. Włączymy jeszcze raz. Teraz jest wyłączony. Teraz go. Uwaga. Włączymy. Będzie piknięcie, że jest załączony. O, teraz jest alarm. No i teraz wam pokażę, ile warty jest taki zajebisty dislock. Dobra, więc tak, będzie jedno cięcie, bo sobie wyciągnę kamerę, którą mam na szczęce, i przypnę ją do statywu, który jest na zewnątrz, żeby wam pokazać, ile wart jest taki dislock, jeśli chodzi o kradzież motocykla, tak? Czyli będzie jedno cięcie, ale gwarantuję wam, że film będzie ciągłością. Nie będzie nic kombinowanego, nie będę nic wyłączał, no bo po co, bez sensu. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. A trochę ten motocykl, że tak powiem, na włączonym alarmie postaram się zrobić na nim jakieś fikumiku, że tak powiem, i zobaczycie, ile jest warty taki dislock. Więc cięcie i za chwileczkę będziemy sobie lecieli dalej. Tyle wart jest ten Kovix. Jeszcze jedno mógłbym zrobić, a to w dupie, to zapnę może i od razu, skoro jest ciekawie, to zróbmy ciekawie do bólu, tak? Więc jeszcze zrobimy tak, troszkę bliżej, zapnę go jeszcze raz. Przypięte. O, dobra, trochę się smachałem. Więc
Jeśli chodzi o alarmy na tarczę typu właśnie COVIX i możliwości, że tak powiem, no to muszę Cię zmartwić niestety i bez problemu moim zdaniem można taki motor ukraść. Patrząc na to, co na nim wyczyniałem, to równie dobrze mógłbym odkręcić koła, lusterka, pół nawigacji, szybę, nie wiadomo co, więc teoretycznie jakbyś go gdzieś zostawił na godzinkę, to spokojnie odkręcam przednią oś wyjeżdżającym motocyklem i możesz się z nim pożegnać. Niestety nie zabezpiecza to w żaden sposób. To jest tylko takie, nie wiem, na parkingu może jak gdzieś będziesz albo coś. Jadł obiad. O, jest taka zabawka. Nic innego. Psychologiczny motyw. Jeśli chodzi o kradzież motocykla, to niestety. Nie zabezpiecza to w żadnym stopniu. Podobało się, polecam się na przyszłość. Zostawcie jakiegoś subika, jakąś łapkę. Będziemy coś tam dalej fajnie robić. Ewentualnie jakie macie jakieś pytania, macie coś do zarzucenia, śmiało postaram się odpowiedzieć. Do zobaczenia w następnym jakimś seciku.